tym roku 34 tony różnych rzeczy tutaj trafiło. Nie trafia na składowisko, trafia do osób potrzebujących. Zasada działania, coś przynosisz, coś zabierasz. 74 kg codziennie się przynosi różnych rzeczy do reużytkowni. Natomiast jest taka forma, która myślę jeszcze bardziej rozwija to, co robi reużytkownia, to, co jest potrzebne. Chcemy zaproponować utworzenie ekobutiku, takiego elementu, który tutaj w ramach reużytkowni jeszcze nie istnieje, czyli rzeczy lepszej jakości będzie można przynosić, oddawać i one będą podlegały ponownemu obrotowi. Ktoś będzie mógł sobie je zabrać. Mamy wolny lokal po sąsiedzku. Padła propozycja taka, żebyśmy wyszli naprzeciw również tej potrzebie. Zdajemy sobie sprawę, że są second handy i inne rozwiązania, ale my mówimy o zupełnie bezpłatnej formule działania i taką nakierowaną na może rzeczy takie mniej zużyte, nie przywożone gdzieś skąd, ale adresowane do Opolan. To Opolanie przynosiliby te rzeczy, a inni Opolanie by z nich korzystali. Z perspektywy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców, myślę, Opola, wydaje nam się, że to jest kapitalna inicjatywa, zwłaszcza, że jesteśmy w takim miejscu, które rzeczywiście zostało przyjęte przez Opolan, Opolanki znakomicie. Każdy z nas, jak już zostało to powiedziane, ma rzeczy, łącznie z metkami, bo sobie obiecujemy różne rzeczy, zwłaszcza na Nowy Rok, po czym no, niekoniecznie nam się udaje realizować cele. W związku z tym jest mnóstwo naprawdę świetnych rzeczy. Mnie się bardzo podobała ta idea też, którą powiedział pan prezydent Zych, a mianowicie przeciwdziałaniu ubóstwu. Czyli rzeczywiście no, rzeczy trafiają całkiem niezłe, dobre i ktoś może po prostu z tego korzystać. 1 stycznia 2025 obowiązek na każdego z nas spada taki, że należy segregować również odzież. Może to oczywiście bez takich działań spowodować, że tej odzieży na składowiskach odpadów, w pojemnikach na odpady może pojawić się w tym przypadku o wiele, wiele więcej. Nie chcemy, żeby tak się zdarzyło, więc dajemy też taką możliwość, żeby ludzie, mieszkańcy Opola i nie tylko, dzielili się tym, co mają w szafach, mówiąc zupełnie w sposób taki dosadny. Zależy nam oczywiście na ubraniach dobrej jakości. To nie ma być miejsce, gdzie ktoś przyjdzie i schowa do worka nie wiadomo jaką ilość ubrania, potem sprzeda na przykład to na targu. To jest oczywiście ta misja, którą my też realizujemy jako miasto, czyli wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Opola, takie miejsca w Polsce, w niektórych miastach już funkcjonują, a co za tym idzie, wspólne warsztaty, no i budowanie świadomości, że segregacja jednak pomaga naszej planecie i powinniśmy iść właśnie w tym kierunku. Centrum Aktywizacji Społecznej to też takie miejsce, gdzie przychodzą osoby, które chyba chętnie skorzystałyby z takiej oferty. My jesteśmy takim miejscem, w którym kojarzymy, że tak powiem, osoby, które są w potrzebie i te osoby, które tą pomoc mogą nieść. Ja też należę do tych osób, które przyzwyczajają się do swoich rzeczy, czy to jest samochód, czy to jest właśnie ubranie, czy to jest coś bliskie mojemu sercu, to rzeczywiście jest bardzo trudno się rozstać, ale w momencie, kiedy wiemy, że możemy komuś pomóc, to po pierwsze, a po drugie, że to się jeszcze przyda i ktoś będzie mógł z tego skorzystać. Jest nam po prostu łatwiej się rozstać z tymi rzeczami. Myślę, że zdążymy oczywiście, jeżeli uda nam się szybko wyłonić wykonawcę i zagospodarować, ale myślę, że pod koniec roku spokojnie mogłoby to ruszyć, ewentualnie od 1 stycznia. Natomiast mamy doświadczenie, mamy też pracowników, którzy mogą taki ekobutik prowadzić, więc myślę, że sobie z tym też damy radę. A potrzeba jest ogromna. Dla nas, dla użytkowni jest to bardzo dobry pomysł, myślę, bo na co dzień stykamy się z wieloma takimi sytuacjami, kiedy mieszkańcy pytają, czy można zostawić u nas odzież. No niestety mamy bardzo małą przestrzeń i chcemy dać szansę innym przedmiotom użytkowym, ale wiemy, że jest problem i dlatego też organizujemy za tydzień, czyli 16 marca mamy jeszcze ogłoszone już wśród mediów społecznościowych, wśród mieszkańców, wszyscy już wiedzą, tak zwane ciuch party, więc zaczęłyśmy takie wymianki odzieży na próbę, żeby zobaczyć jak to jest i się bardzo sprawdza, wszyscy bardzo chwalą, więc jest na pewno taka potrzeba i ekobutik na pewno będzie bardzo często odwiedzany i będzie bardzo lubiany przez mieszkańców Opola.